Antonio Vázquez gościł w Polsce w październiku 2014 roku na zaproszenie Stowarzyszenia Jeden Świat w ramach meksykańsko-polskiej wymiany IMOTIV na styku światów. Marconio mieszka w mieście Meksyk i na co dzień zajmuje się opowiadaniem historii. W Polsce prowadził warsztaty dla opowiadaczy i nauczycieli oraz warsztaty twórcze dla dzieci. W Teatrze Polskim w Poznaniu i w Muzeum Miasta Turku imienia Józefa Mehofera opowiadał pradawne meksykańskie legendy podczas widowisk narracyjnych. Powszechne jest przekonanie, że opowieści są tylko dla dzieci, ale to nieprawda. Dorośli również ich potrzebują. Gdy słuchasz opowiadanych historii, masz realną możliwość, by znowu stać się dzieckiem. Była sobie pewna żaba. Taka żaba, wiecie, jak to zwykle żaby bywają. Jak żaba sobie szła nad jezioro i przeglądała się ptaki i wody, to widziała żabę obślinioną, brzydką, paskudną. Ale była całkiem szczęśliwa, bo to była ona. Ale czasami czuła się bardzo dziwnie. Patrzyła na siebie w odbiciu i czuła, że jest jej strasznie zimno. A za chwilę było jej strasznie gorąco. A za chwilę czuła się szczęśliwa, a za chwilę czuła się strasznie smutna. A jej serce jak biło? Waliło z całych sił. I poszła żaba do doktora, a doktor, pani lekarz, mieszkała pod wielkim dębem. I miała takie długie uszy. Była zającem. Voy a consultar un libro. Bajó a la biblioteca, sacó un libro que se llama Vademecum. Ahí vienen todas las enfermedades y todas las curas. Estudió el libro, dijo, ah, tiene frío y calor. Ajá. Se siente triste y alegre. Ajá. Y además, tiene una cosa que le hace así en el pecho. ¡Sapo! Ya sé lo que tienes. ¡Estás enamorado! ¿Estoy enamorado? ¡Ay, estoy enamorado! ¡Estoy enamorado! ¡Estoy enamorado! ¡Estoy enamorado! ¡Aha! Powiedziała pani doktor. I zeszła na dół do biblioteki, a tam wśród swoich wielu książek wyjęła jedną taką najgrubszą. Było Vademecum. A w tym Vademecum wszystkie znane choroby. I czyta pani doktor i sprawdza. Raz się czuje, raz mu zimno, aha, raz gorąco. Dobrze. Raz się czuje jak? Aha, a drugi raz? Aha. A poza tym serce bije ci jak oszczep. Żaba, już wiem, na co jesteś chora, wiem, co ci dolega. Żabo, jesteś zakochany. O. Zakochany! Skakała żaba ze szczęścia. Una mesa con los 45 ingredientes. Przygotowali jej stół, a na nim 45 składników. Que son? Czyli? Chile. Chile. Son 45, llevo 10. Brakuje jeszcze 35. Pero ahí está. Te trajeron una cazuela grandota de barro. Przynieśli ogromny gliniany garnek. Le prendieron fuego. Rozpalili ogień. I la abuela comenzó a moler cada uno de los ingredientes en un metate. Babcia zaczęła rozgniatać wszystkie składniki moździerzy. Sobre todo las mujeres del pueblo estaban muy pendientes a ver si le robaban algún secreto. I wszyscy, a zwłaszcza kobiety, bardzo uważnie się przyglądali, żeby odkryć sekret babcinego mole. Y entonces el
perro dijo, ¿a quién le pido ayuda? ¿A quién le pido ayuda? ¿A quién? Ah, ya sé, a la hermana vaca. Corrió con la vaca. Hermana vaca, hermana vaca, por favor, ayúdame. Grítales, mujeres, cántales, porque se están peleando las iguanas. Ven, ayúdame a tú. Ayúdame para convencerlas de que no se peleen, porque nadie se debe pelear el día de hoy, porque si alguien se pelea, el mole se echa a perder. Fina zaczęła szukać pomocy. Widziała, że ludzie nie zwracają na nią kompletnie uwagi. Pobiegła więc do siostry Krowy i wszystko jej opowiedziała. Chodź ze mną i coś wymyśl. Tam walczą ze sobą dwie igłany, a wiadomo, że tam, gdzie ktoś się kłóci, mole się nie uda. Zaśpiewaj im coś, no coś wymyśl, chodź, pomóż mi. I la vaca dijo... Krowa. Y nadie se debe pelear el día de hoy, porque si alguien se pelea el día de hoy, el mole se echa a perder. Koro poprosił o pomoc. Zastanawiała się Pika i zobaczyła w oddali kozy. Poszła więc poprosić o pomoc kozy. Kozy, zróbcie coś, zaśpiewajcie im, wymyślcie coś. No tam, gdzie ktoś się kłóci, no mole się nie uda, na pewno. I el gallo dijo... Kogut. Nie widzę. Nie słyszę, to nie mój problem. El perro se puso a pensar en que a lo mejor lo que decía la abuela era verdad. Mam nadzieję, że to, co mawiała babcia, to prawda, myślała Fika. Porque la abuela decía, los problemas de los demás también son nuestros problemas. Bo babcia zawsze mawiała, problemy innych są naszymi problemami. To jest una canción de Fernando. Wiecie, że to jest historia o czarownicy. Devuelve maceta que una calabaza. Me agarra una bruja, me mata de hambre. Me chupa los huesos, me deja sin sangre. Ay, dígame, dígame, cuénteme usted. ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Była nazywana po prostu mulatką z Kordowy. Era una mujer bellísima, con el cabello largo, alta, siempre vestida de blanco. Y los hombres le decían, mulata. ¡Qué guapa estás, muchacha! Była piękną kobietą. Miała ciemne, długie, proste, gęste włosy i zawsze nosiła białe stroje. A mężczyźni na jej widok... Ach, co tu będę dopowiadać. Pero la otra gente decía que era una mujer muy buena, porque ayudaba a la gente. Curaba a los niños, juntaba a los novios y les daba masajes a los enfermos. Los curaba. La mitad de la gente decía que era bruja, pero la otra mitad decía que era muy buena gente. Ale inni ludzie, a było ich niemało, uważali, że jest po prostu niezwykłą i piękną kobietą, która do tego potrafi leczyć. Potrafiła leczyć złamane serce, a tym, którzy byli chorzy, potrafiła przyrządzać wspaniałe lekarstwa. A więc niektórzy mówili, że jest wiedźmą, a inni mówili, że jest niezwykła. Perdonen lo mal contado. Przepraszam za wszystko, co źle opowiedziałem. Disculpen lo no aprendido. Przepraszam za wszystko, czego się nie nauczyłem. Yo solamente les pido. Tylko proszę was. Que de lo que han escuchado. Żebyście to, co usłyszeliście. No lo tienen al olvido. Nie zapomnieli tego. Y cuéntenlo por otro lado. I opowiadajcie to wszystkim, których napotkacie.